For as long as you can remember, legends have been told about the derelict mansion up on the hill that cast a blanket of darkness over the town. The history of the house itself is virtually unknown, and even the town's oldest residents cannot remember the mansion's origins. Being an abbot, he saw a manor, hoping to shed some light on the backstory of this crumbling forests. Fortress of Darkness. Siemanko wszystkim, z tej strony Cwaniak i dzisiaj zagramy sobie w grę horror, takie coś, nie wiem zbytnio co to nazwać, bo to jest Spooky House of Jumpscares, czyli coś typu troll horror, ale jest horror i to nie jest horror, tylko jest troll horror, czyli jest komedia horror, nie wiem jak to nazwać. Na cholerę, ale w ogóle to wiecie, mam tutaj coś mam na poliku, twoją stronę mam na poliku, tak jak cytuję takie typowe komentarze z pod rzeczy związane z rokiem. I bez dłuższego gadania klikniemy play, klikniemy continue, bo new, znaczy tfu, new, bo continue się nie da. Chodzimy wsadem, chodzimy myszką tutaj, enter, space, okej, okay, wszystko pięknie, i co tutaj mamy? Pięknie, mamy, super. O, cześć, jesteś Spooky, ja jestem Cwaniak. No haj, powiedz mi coś dalej? To wszystko? Wow. No. Spokojnie, ty. Tysiąc pokoi. Okej! Mam jakieś życie, mam jakąś kuleczkę na speeda, czyli coś tutaj musi przepowiadać, że będę pewnie dostał jakieś damage, coś dobra. Idźmy sobie. Jumpscary mają być, więc trzeba się na przykład na to, że coś mi jednak może wyskoczyć w każdej chwili. Ale jak na razie to ja tutaj nic nie widzę zbytnio. I przecież mamy dwie pary drzwi, pójdę. Zawsze gdy mamy. Gracz ma postawione dwie ścieżki. On wybiera tą złą. Nieważne, którą wybierze, zawsze będzie, wybierze tą złą. Nie ma opcji, żeby wybrał dobrą, więc wybiorę prawą, będzie też ta zła, która będzie ta dobra, ale... Już zaczyna bać. Tu jakieś torcze, tu jakiś tutaj zakręt. Okej, okay, są drzwi. Okej, okay, jest dobrze, jest dobrze. Dobra, pobiegajmy sobie szybko, jak coś wyskoczy, to będzie chociaż śmiesznie, bo Cwaniak odskoczy jak powalony, tak? Zakręty! Okej, okay, mamy kolejny pokój. Jezus Maria. Takie kolorowe... Co to jest? Obraz jakiś tutaj rozerwany, nie wiem. Mogę jakoś dotknąć? Nie, nie mogę. Okej, okay, świetnie. Niby wiecie, tak cukierkowy, wszystko narysowane cukierkowo, a jednak się bardziej boję, niż jakby to było w normalnym horrorze, czy coś, takie wiecie, normalne materiały. Tak, kurna, długi korytarz czarny, długi korytarz, okej, okay, nic nie ma. Zakręt, okej, okay, jest pokój, jest dobrze. 10 pokoi z 1000, jest tylko 999 pokoi, 990 pokoi. Jest już 989, jestem słaby. O Jezus Maria! Tyś głupi cwelu, ty no... Ja pierdzielę! Co to miało być? Ja tylko mówię, bardziej wystraszyłem się z normalnego jumpscare'a, jaki by tu wyskoczył, nie wiem, w tych najstraszniejszych gierkach, czy... Znaczy, co to miało... What the fuck?! Okej, okay, nieważne, lewo, prawo, dobra, tam mam kraty, tu mam kraty, tu mi się to zaraz wyskoczy, to wyskoczy z kraty, tak, tak, nie wyskoczy, no okej, okay, no to ja już nie wiem, kiedy tu wyskakuje coś, a kiedy nie. Będzie zaraz powiedzieć, że... O Jezus Maria, to jest straszniejsze niż amnezja, czy inne takie gry, ty i samu, to jakbyś to ogrzał, to byś miał romanie stracha w ogóle i tak dalej i wezmę sobie trochę niżej kamerkę, bo coś czuję, że będę trochę za... Okej, okay. Znowu długi czarny komentarz, to musi być coś, nic nie ma, cholera, co się dzieje w tych rzeczy, to w ogóle coś... jakieś to... Jezus Maria. Butelka mi się wywróciła, aż się wystraszyłem. Okej, okay. ten, myślałem, że coś ten dywanik zrobi nam, coś tutaj musimy, zaraz będzie. Wyskoczy tylko za rogu, wyjdę, tylko za rogu wyjdę, będzie coś wyskoczy, nie, nic nie wiem, okej, okay, będzie na szybko do drzwi. Nie wiem, przepraszam, będzie taki komentarz taki agresywny, że jak powiem. Ale ja się muszę przygotować na to, że jednak coś będzie wyskakiwało w tych pomieszczeniach i... Dupo! Fucking shit! Takiego gówna się wystraszyłem! Co to ma być? Jumpscare jakieś takie dupne, jakieś różowe pink... Zmieniałaś muzyka. To jakiś dym, tutaj palacz jakiś pewnie przychodzi. Ta muzyka mnie jeszcze bardziej dobija. Okej, okay, tu to coś będzie, nie, nic nie ma, tu też, nie, okej, okay, no. Akurat takie pomieszczenie było, że mi się wydawało, że coś tu będzie, ale... Okej, okay, biegiemy na połę! Okej, okay, niczego nie było, niech będzie. Ale dobra, jestem mężczyzna! Jestem... Okej, okay, tam coś jest. Jestem mężczyzna, więc trzeba wiecie, być tutaj twardym, a nie miętkim. Może być, jakby coś wyskoczy, to będzie trudno. Okej, okay, lewo, prawo, wszystkie drzwi, pójdę w lewo. Nie wiem czemu w lewo, ale pójdę w lewo. I try to make a princess. I'm swimming around a vagina. Nie, przepraszam, zachciało mi się dzisiaj oglądać w ogóle stare moje filmiki, przeglądałem sobie i tak jakoś mi się wzięła ta kwestia ze starego filmiku i nieważne, skupmy się dalej na tej grze. Ogólnie, czy ja właśnie przeszedłem jakiś tunel czasoprzestrzenny, który mi zatrzymał właśnie i zaraz idę w to samo miejsce? Nie, dobra, w końcu jest skręt w jedną stronę, okej, okej.
Gdzie są te... Okej, mam tu jakąś świeczkę, ja chcę tą świeczkę wziąć. Czy ja mogę panią wziąć? Czy ja mogę panią wziąć? Nie, nie mogę pani wziąć, więc świetnie, no. Bardzo dużo możemy tutaj, widzę, mamy możliwości i tak dalej i nic, szczerze mówiąc, nie możemy. I jumpscary się chyba skończyły, coś, ale to nawet ja nie będę nawet narzekał, bo przecież po co miałbym narzekać na to, że coś tam mi nie wyskakuje, że się nie mam czego sobie. Okej, teraz pójdziemy prosto, pewnie będzie jakiś to zły wybór. Coś tutaj musi być, no coś musi być, coś musi. No, i dalej nic nie ma. No i co to ma być? Tutaj mam jakąś kartkę. At first this place just seemed cute, but I've been here for days now. I'm feeling quite parched now, and I'm keep getting this feeling like I'm been watching by something. This is not romantic at all. Okej, fajnie. Czyli coś, czujesz, że coś cię obserwuje. Tutaj jest jakieś takie dziwne pomieszczenie. Okej, dobra, jest dobrze. Coś cię obserwuje i już nie jest tak romantycznie, jak było na początku. I coś tutaj będzie tak, będzie to... Nie, to jest bardzo nieprzewidywalna ta gra, coś jest tak, jak patrzę w porównaniu do wszystkich horror game'ów, to ta jest nieprzewidywalna, bo wyskoczyło mi na razie przez 45 pokoi... Ile? Dwa razy coś mi wyskoczyło? Czy trzy? I to w takich momentach, kiedy się naprawdę nie spodziewałem! Kartkę masz za sobie, fajnie, zajebiście, super, ale lepiej nie mogłem wziąć, więc po cholerę mi ta kartka na tobie. Ja cię pieprzę, no i... Ta muzyka mi się nie podoba. Okej. To coś tutaj będzie, lewo, prawo, patrzę, lewo. Fuck you, bitch! Wiedziałem, że tu będziesz. O, co to jest kartka? I know something is following me, but I feel... Okej, co to jest to? Game saved. O, zajebiście, czyli... Czyli teraz mam rozumiem, się zacząć bać, tak? Okej, to było dziwne. Zdecydowanie. Czyli teraz mam się bać, bo... Dobra, hang in there, okej, no dobra, to już sobie... Okej, nie chcę się na czego czytać, gdzie mam... Okej, to mamy drzwi. No to otwieranie drzwi mi się nie podobało, to bardziej takie Resident Evilowskie, takie straszne i to już się nie podoba mi bardzo, nie, to przepowiada mi śmierć i cały czas mnie denerwuje to, że ja mam ten pasek życia, więc coś się musi nagle wydarzyć, co mnie zacznie atakować, a będę musiał przed tym uciekać. O, to już Ink, co? Ink, not quite quenching my first, this is terrible, stains are terrible, I don't think drinking it was a romantic, very romantic idea. Czyli ktoś tutaj przechodził, upił się, kurwa, atramentem, naprawdę? Czy ja dobrze zrozumiałem, że on się upił atramentem? I, oj, tutaj jest, moment, kiedy mi coś wyskoczy. Ja pierdzielę, i jeżeli ta gra ma polegać tylko na tym, że będę tak sobie biegał i będę miał coś wyskakiwało w każdej chwili, to ja się zaraz znam, to znaczy, co to jest? Jakiś glut. Glut. Cokolwiek to... Maybe I should look around first. Okej, to mam jakąś kartkę. Spotting special soaking in marks in just invoking nailing never stops the choking. What the fuck?! Uciekłem! Tam coś było! What the fuck?! What the fuck?! Uciekać! What the fuck? Tego alienarzem się wystraszył, co to było? Nie, zatrzymuj się! Cwaniak, będzie dobrze! Czy ja mam 1000 pokoi przebiec? Tak, z alienem na swych plecach, o nie! Nie dam rady, o nie, se! Będę uciekał, szczęście wieś, pokój najlepszy jest, tak jak gimbów jest, o jedziemy se, muszę przebiegać dalej, bo coś mnie goni tu, mogłem nie mówić tych słów, które wywołały tego predatora, on pewnie dalej goni mnie, nie zatrzymam nigdy się, będę uciekał przez te dnie, będzie mi coś wyskakiwało, o nie, nie wiem gdzie mam biec, tutaj jest za ciasno, żeby było zbyt przyjemnie, pobiegnę sobie w lewo tutaj, w ten pokój, który się zatumał, zaczynam się gubić, znalazłem jakiś mózg, znalazłem pewnie coś tu musi znaczyć. Coś to musi znaczyć, fucking shit. Gdzie ja mam uciec se? Pewnie, jak mnie zapie, to nie będzie mi dobrze. Tutaj znowu jakieś dziwne kolorki są na tych ścianach. Nie wiem, gdzie się znajdują te potworki, ale w dupie to mam. Będę śpiewał, bo będzie mi wtedy raźniej. Nie będę wiedział, gdzie jest ten alien. Czemu patrzyło mi w ścianę, jak wyszedłem? Czy ja mogę tu spaść? O kurna, no nie.
No nie, no nie. Czy on goni mnie? Czy on jest za moimi plecami? I czy znajdę się zaraz ślepym za uku, który złapie mnie w zatyłku? Tu, tu, ru, pu, pum. Dobrze poszedłem, oje! Ja dobrze wybrałem drogę. Nie wiem, gdzie się podziałem, ale wiem, że nie chcę już go spotkać tu dziś. To jeszcze tylko zostało mi tak trochę pokoi, ale lecę sobie. Będzie dobrze, oje! Oje! To będzie najlepszy śpiewający odcinek. Ktoś mi wyskoczy, nie. Może już nie będzie go. Może on się zgubił, a ja nie wiem o co ho. Na, drzwi się otwiera. Znowu miałem ten dziwny dźwięk. Pewnie jest znowu za mną, tak? Nie, nie wiem gdzie jest, nie wiem gdzie jest. Nieważne, ja sobie lepiej pouciekam, bo ten dźwięk. Nie no, jak są te plamy, to na pewno jest za mną. Bo to jest taki pewnie jakby jego spust na moją osobę, czy coś tam. Nie wiem, nie wiem, wolę nie patrzeć za plecami, bo to takie tylko straszniejsze jest wtedy i w ogóle ja się wtedy sram i... A może serio tutaj nie ma końca, tylko trzeba umrzeć. A ta spuki... Dobrze powiedział, o przecież w dół. Mamy save'a, jest. I found something today, it's the much one I'm not sure what brand of the effort is, all I gathered is that altered swag metallic. Okej, nie wiem, nie zrozumiałem o co tu chodziło. Mam nadzieję, że... O nie, no to znowu będzie to otwieranie przekier rezydentowe. No świetnie! 150 leveli będę miał taki ten... No super, nie, no 150 jeszcze, nie. What the fuck, mnie wystraszyłem bardziej niż wcześniej. Co to za plamy dziwne? Dziwne zielone plamy. Okej, teraz pójdę znowu tak samo. Mniej więcej tę samą drogą wybiorę się. Mam nadzieję, że one są zawsze takie same. Więc... muszę zaufać swojej intuicji, tak, są takie same za każdym razem, więc dobrze, poszedłem. Straciłem sprinta, więc... Okej, uciekamy. O Jezus Maria! To jest tak głupie, że to jest takie małe gówno, a jednak potrafi tak zawojować w twojej psychice, że cię wystraszno. Nie, ta muzyka niedobrze... ja pierdzielę. Jeszcze te dźwięki są takie chore, bo to są takie cukierkowe dźwięki, które potrafią wystraszyć takiego potężnego mężczyznę jak ja, który nie jest potężny i jest małym chłopczykiem, myślę, bo i w stosunku do wszystkich potworków, które tutaj mu wyskakują, ale udawajmy, że jestem silny, że jestem sto... Miałem takie lekkie drze... Co to są? Co tu jest? Specimen. Okej, back. Zdecydowanie back. Zdecydowanie back. Exit program, zdecydowanie. Zdecydowanie uciekam, bo coś się boję, że jakbym za długo stał przed tym, to by mnie coś złapało i wtedy to by nie było już kolorowo, zdecydowanie ja uciekam i proszę, żebym go już nie znalazł nigdy, bo ten predator mnie naprawdę wystraszył wtedy i to jest takie, gdzie ja jestem teraz, co jestem? Locked, jak to locked? Teraz są przynajmniej otwarte, to już jest dobrze. Jak to locked? Nie. To wszystko, te dźwięki źle świadczą, co są za potwory. Gdzie mam teraz się udać? Co to jest? Gdzie mam się udać? No gdzie mam się teraz udać? Świetnie! Świetnie! Czyli muszę tutaj gdzieś pójść. Ale gdzie? Tu? Nie! Tu nie ma nigdzie wyjścia! Tutaj coś mam, gardki, okej, pick up i w ogóle może tutaj, tak? Tak, świetnie, dobrze przeszedłem. Tutaj coś jeszcze jest, takie, dobra, coś tam podniosłem, Uciekaj, nieważne co to było, uciekaj! To była jeszcze dziura jakaś nad tobą, uciekaj. Kolejna dziura, Jezus Maria, kolejna dziura, uciekaj! Andrzeju, uciekaj! Uciekaj! Nie, mamo, nie, proszę, nie! Wow, te dziury wszystkie! Jezus Maria, moje serce na to nie wyrabia! Ja nie mogę tak jak grać, nie, uciekać! Uciekaj! Wciąż uciekaj jak najdalej tylko się da, jak najdalej, nie, tutaj nie ma wejścia! O, tutaj jest! To ja ci nie wiem, te dźwięki takie wydawały się, jakby były coraz bliżej mnie. I tędy, tu, 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 tu
Biegnij, 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 biegnij. Ja w ogóle nie wiem, co, czemu takie mamy dziwne dźwięki, jak biegam. Takie pam, 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 pam. Co to w ogóle mamy być za dźwięk? Kto wydaje takie dźwięki, jak biega? Robot nawet takich dźwięków nie wydaje. A robot to jest bardzo metaliczny i fajny stwór. Oż, kurwa. Inna dróżka. To jest nieciekawe. Czyli jednak te dróżki się zmieniają. Czyli on może teraz być za mną i ja nawet nie wiem o tym. I on może mnie złapać i jak ja bym się zagubił, to by było źle i dobra, lewe drzwi wybieram. Okej, dobrze było. Okej, 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 tędy uciekamy, tędy uciekamy. Okej, okej. Uff, szczęście było wszystko otwarte. Pójdę teraz w lewe, pójdę tutaj. Okej, 10 pokoi, 10 pokoi, 10 pokoi, 10 pokoi, musimy to przetrwać. Nic na mnie może wyskoczyć, bo się zestram po prostu. Moje serce już tak wali, że jakbym przystawił mikrofon do serca, to byście słyszeli taki bum, 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 bum. Tak jest głośniej, czyli w tej grze. Co naprawdę byłoby niezbyt fajne, naprawdę ona mi zaraz pikami wysadzi się. Ja nie wiem, ja zaraz pójdę chyba spać, kurna, pod kołderkę wejdę i poproszę mamy, żeby, nie wiem, przetrzyma mi bajeczkę na dobranoc, bo ja kurna, nie. Aaaa, coś nie wolno! Jezus! Mamo! O Boże! What the fuck! Jak się wystraszył! Tutaj jest wyjście! Tu! Okej, okay. Safe! Przeciemy! I don't think that was my wine. Nie, chyba. Ja się z nami żegnam, to by było na tyle w tej grze. What the fuck, co mnie walnęło na końcu! Ja na serio tak mówię, ja to teraz poproszę mamuszkę, żebym strzała bajeczkę na dobranoc i ja się z nami żegnam i mam nadzieję, że się to podobało i proszę dajcie łapkę w górę i ja nie będę prosił o żadne reflinki, nic, ja chcę tylko łapkę w górę, żeby poprawiło moje serce i... Proszę. Jeżeli jesteście nowi, to zasubskrybujcie ogólnie i nie każcie mi grać w horrory. Najlepiej podrzucajcie jakieś śmieszne gry tam, gdzie mogę się nie wiem. Na razie nie potrafię nic myśleć. Dajcie łapkę w górę, naprawdę. Ja się z wami żegnam. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Siemanko, peace, yo.